Witam, dzień dobry, cześć. Renault Megane trzeciej generacji, silnik 1.6 jak widać. No i co, no będziemy tutaj działać. Jest parę rzeczy do zrobienia takich oczywistych i jest jeszcze co najmniej jedna rzecz taka nieoczywista dla mnie, dlatego że ciężko powiedzieć, od czego ta usterka może zależeć i co trzeba wymienić, żeby tego nie było. Tutaj przy silniku mamy takie zapocenie klawiatury, pewnie tutaj zawór regulacji faz rozrządu podcieka, być może o-ring na wałku, na czujniku, przepraszam, położenia wałka rozrządu też. Uszczelki pod kolektorem ssącym, tam jeszcze jest taka ala odma pod tym kolektorem o-ring, gdzie też trzeba to będziemy wymienić, umyć, no i wtedy się okaże, czy przecieka coś jeszcze. W sumie to nie wiem, o co chodzi, bo to nie jest taki jakiś ewidentny wyciek, tylko nie wiem, wygląda to na jakby ktoś coś takiego tłustego rozlał i później to zaschło. No ale mniejsza o to, tym się nie będziemy na razie przejmować. Natomiast to, o czym Wam mówię, czyli ta usterka taka nieoczywista, to jest zachowanie się układu kierowniczego. Normalnie, gdyby mi właściciel o tym nie powiedział, to pewnie bym sam nie zwrócił na to uwagi, ponieważ auto zachowuje się całkiem poprawnie, jeździ, skręca, hamuje. Natomiast kierownica nie wraca do pozycji 0, czyli do jazdy na wprost po puszczeniu. Zauważyłem, że w prawo jak skręcimy, to ona wraca, a w lewo jak skręcimy, to ona już tak zostaje. Ciężko powiedzieć, czy to będą łożyska na amortyzatorach, czy to jest wina geometrii. Przy jeździe na wprost po puszczeniu kierownicy auto nie ściąga, jedzie prawidłowo. No nie wiem. Ponoć też jest tak, że to się zachowuje różnie, czyli raz to jest, raz tego nie ma. Ciężko mi naprawdę powiedzieć, bo przyczyn może być co najmniej kilka. Krzyżaki na kolumnie, sama przepadnia kierownicza, nie wiem, uszkodzone swożnie i tak dalej, i tak dalej. Czy coś nawet w zawieszeniu, jakaś tulejka i coś może się przestawiać i tam coś może się z geometrią gdzieś. To dobra, obejrzymy, może się uda, a jak nie, no to ścieżka diagnostyczna i trzeba by to sprawdzić w ten sposób. Tyle gadania na razie. Hamulce jeszcze są do roboty i słychać łożysko. Wydaje mi się, że tylne. No to przy hamulcach problem się rozwiąże, bo tylne tarcze są z piastami. Więc to jakbyśmy zrobili, to by było dwie rzeczy zrobione za jednym razem. Dobra, zaczynam. No i Renault mamy na warsztacie. I tak pierwsze oględziny. Przyjrzałem się temu, co jest w zbiorniczku płynu chłodzącego. W zasadzie jak spojrzymy na ten zbiorniczek tak już z profilu, to widać, że coś jest z nim nie tak. Ja wiem, że ten płyn tam może być różnego koloru wlany i to... Ale dobra, ten plastik też szarzeje po pewnym czasie, ale chciałem Wam coś pokazać. Taki test. O, dokładnie taki test zrobić, żebyście widzieli, co tam w środku jest. Wygląda to na taką powierzchniową warstwę oleju, która się zbiera, czy czegoś tłustego. No najprawdopodobniej olej, bo cóż by tam mogło się dostawać. No i taka decyzja tutaj wspólnie podjęta z właścicielem, że zrzucamy tą obudowę po termostatu i wymieniamy to po prostu przy okazji roboty tutaj góry i tak dalej. Ten termostat wymienimy najzwyczajniej, układ będzie wyczyszczony, no i wlany nowy płyn, a później no to cóż, zostaje jeździć, obserwować, bo innych objawów, innych symptomów nie ma, tylko właśnie takie tłusty nalot w tym zbiorniczku. No, górę mam w renówce ściągniętą, trochę to umyłem z naciskiem na trochę, bo to jest takie dość zaschnięte, zastygłe i raczej nówki z tego nie zrobimy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oleju i tłustego nie było. Płyta ściągnięta, ta z termostatem. Tam sobie pozaślepiałem kanały wodne chusteczkami, ręcznikami papierowymi, dlatego że olej, jak widać, ciągle z arterii, z głowicy wypływa i jeśli tego nie zrobimy, to będzie wpływał dokładnie do układu chłodzenia, do kanałów z układem chłodzenia. Także tego oleju i tak dużo tam wystarczy. Ja Wam pokażę jeszcze zaraz płyn, jak wygląda, spuściłem w kuwetę. Ale coś chciałem jeszcze powiedzieć i nie bardzo wiem co. Zapomniałem sobie. Dobra, no tą płytę Wam chciałem pokazać, bo wiem już. Słuchajcie, tak tutaj wygląda, jakby ta uszczelka gdzieś zaczynała puszczać. O, w tym miejscu, dokładnie nad tym przewężeniem.
Takie jest wrażenie. No i być może ten olej dostawał się właśnie do płynu chłodzącego. Dobra, świece wymienimy przy okazji. Uszczelniacz tego zaworu, to już Wam mówiłem, ja sobie go nie wyciągałem na razie. No tak z racji bezpieczeństwa, żeby tam czegoś nie nawlatywało do środka. Płyn i tak będzie wymieniony, olej będzie wymieniony, no i oczywiście obowiązkowo odtłuszczanie tego układu chłodzenia po tym zabiegu. No ale to po kolei, będzie do tego środek jakiś wlany na pewno, ale już auto musi być odpalone, olej musi mieć wlany i tak dalej. Płyn miałem Wam pokazać. To macie tutaj płyn z układu chłodzenia oczywiście. Mam wrażenie, że trochę tego oleju dostało się nowego, bo to było podstawiane pod autem, ale ogólnie chodzi mi o takie tutaj stare skrzepliny. To wyleciało z płynu. Ten rosół to się zrobił teraz. Tego aż tyle tam nie było, ale na pewno jest coś na rzeczy, bo widzicie tam taka skrzeplina dość gruba, tłusta wypadła. Tak płynnie od silnika przeszliśmy do hamulców, a to wszystko za sprawą braku niektórych części. No cóż, no stare hamulce. Nic tutaj ciekawego do pokazania Wam nie mam. Może tutaj tylko tyle, że pomimo zdemontowanego zacisku nie mogę obrócić tarczą. Klocki tak skutecznie są zaciśnięte w jarzmach, że po prostu to stoi kołkiem. No statystycznie tak 90 parę procent aut takich kilkunastoletnich już jak przyjeżdżają, zwłaszcza na tylne klocki hamulcowe, na tylne hamulce, to mają również do wymiany zaciski. Nie wiem jeszcze co z tymi zaciskami będzie, to wszystko się okaże jak tam zajrzę pod te osłony przeciwpyłowe i jak one się będą cofać. No zobaczymy wszystko, ale tak to wygląda na chwilę obecną. Dobra, muszę wybić te klocki i działamy też przy przodzie. No dobra, im dalej w las, tym więcej drzew, a nie z tej strony. Mamy pękniętą tylną sprężynę. O, tutaj widać, że pękł, no, można powiedzieć, jeden zwój cały i wsunęła się już jedna w drugą. Także dwie tylne sprężyny mamy do wymiany na pewno. Przeszliśmy do przodu. Z przodu mam nowe tarcze. Smar miedziany, który widzicie, to jest pozostałość. Pewnie ktoś montował przegub i tam tego napsikał. Pod piastą go nie było. Była rdza tradycyjnie, więc jest wyczyszczone. No tak. A z półosi cieknie też z lewej strony, jak widać. Jest tam już mokro, więc ten uszczelniacz prawy i lewy trzeba wymienić. I coś słychać z prawej strony na drążku stabilizatora. Po prawej stronie. Teraz tutaj stuka mi zacisk, który wisi na haku, ale jest wyczuwalny luz na tym przegubie tutaj przy łączniku stabilizatora, więc to trzeba będzie wymienić. Najfajniejsze jest to, że jak szarpie to ręką, to nie słychać tego tutaj, tego stuku, tylko przenosi na drążku i słychać gdzieś na środku auta, ale wyczuwalnie czuć, że tutaj jest na tym przegubie luz. Także dwa łączniki stabilizatora mamy do wymiany. Wątpię, żeby się odkręciły, także no wiecie o co chodzi. Będzie brutalnie po prostu, no spróbuję, ale raczej ten imbus tutaj, piątka czy jakiś tam nie utrzyma, bo ta śruba skorodowała. Montowałem jeszcze pod szybie, jakby ktoś nie wiedział dlaczego, to amortyzatory są do wyjęcia. Trzecia śruba od amortyzatora, od poduszki jest tutaj pod tym korytem. Trzeba będzie to ściągnąć jeszcze, jak widać trzeba będzie i można będzie przede wszystkim i trzeba na pewno udrożnić sobie tutaj odpływy, bo tam się trochę tego wszystkiego nazbierało przez lata. Jak widać możemy rozpoznać gdzie auto było parkowane. Nasiona, brzozy i liście. Igliwie. Nie jest go dużo. Drobne, długie, więc prawdopodobnie świerk. Ciekawe jak w smaku. Po smaku wnoszę, że auto parkowane kilkanaście lat prawie w jednym miejscu, więc prawdopodobnie to pierwszy właściciel. Ok, wyczyścimy. Łożyska i odboje są już założone nowe. Jeśli chodzi o same łożyska alternatora, chciałem powiedzieć amortyzatorów, to tak właśnie jak przypuszczałem, ktoś próbował prawdopodobnie czymś tutaj psikać w nie,
żeby jeszcze podziałały. Natomiast w tym jednym jest już korozja. Nie wiem, które jest które, bo już mi się to wszystko pomieszało. To jedno jest lepsze, w lepszym stanie tam jeszcze jest czysto. Natomiast tutaj widać, że się po prostu korozja pojawiła na bieżni. No i to tak przy okazji zrobiliśmy łożyska i odboje, natomiast poduszki zostały, ponieważ nie było potrzeby ich wymieniać. Wyczyściłem to pod szybie. Odpływ udrożniony z tamtej strony. Tak samo jeszcze przesmarowałem przy okazji ramiona wycieraczek ten mechanizm. Dostałem taki smar do przetestowania, właśnie litowy. Czytam z pudełka, więc litowy z PTFE, cokolwiek to oznacza, ale jak sobie czytałem etykietkę tak pobieżnie, to właśnie do współpracy na pograniczu metal-plastik, do takich elementów właśnie dobrze sobie radzi. On jest w postaci płynnej, a po jakimś czasie dopiero zastyga, żeby, wiecie, nie spłynęło wszystko. No dobra, to taki mniej więcej jak smar do lin i łańcuchów, ale ma nie być taki kleisty i nie ma nie zbierać też tak mocno kurzu i brudu. Nie wiem. Miałem taki smar do lin i łańcuchów i on super fajnie się sprawdzał, ale po pewnym czasie potrafił skleić dwa elementy, jak odparowały z niego już te rozpuszczalniki. Dobra, składamy pod szybie. Jeszcze Wam pokażę, bo sprężyny z tyłu wymieniłem i okazało się, że obie są pęknięte. Tutaj przy hamulcach odkryłem, że jedna jest pęknięta, a dzisiaj jak wyciągałem już do wymiany, to okazało się, że dwie. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak miały być wymienione dwie, no ale... No i poskładałem to wszystko do kupy, co się dało. Poza szczegółami jakimś tam przewód jeszcze dolotowy, ale to lepiej mi będzie odpowietrzyć układ. No i układ właśnie chłodzenia zalałem teraz wodą z dodatkiem środka, żeby odoleić to wszystko, żeby resztę oleju wypłukać, to później jeszcze raz docelowo jakimś preparatem takim. No i dopiero na koniec to będzie płyn. Olej mamy, wodę mamy, wycieraczek nie mamy, ale to nam nie będzie przeszkadzać, nie wpływa to na to, co chcę zrobić za chwilę, czyli odpalić ten silnik. A no jeszcze w międzyczasie wymieniony został płyn hamulcowy. Ale to chyba raczej logiczne, skoro hamulce były całe robione, klocki, wszystko, więc płyn też wymieniony. Dobra, bez gadania odpalam sprzęt. Niech się grzeje, niech się to wszystko miesza i będziemy czyścić układ chłodzenia. A jeszcze w międzyczasie olej w skrzyni biegów i uszczelniacze. No to tam gdzieś po drodze zapomniałem, ale uwierzcie mi, tu jest już, jestem już tutaj drugi dzień przy aucie. Mam nadzieję, że będzie koniec i że nie będzie jakichś niespodzianek na koniec. Czy będzie koniec, nie będzie niespodzianek na koniec. No wiecie, o co chodzi. Dobra, palimy. No dobra, niech się to wszystko wygrzewa, niech się to wszystko pracuje, a ja wjeżdżam na drugi podnośnik tam autem, bo jest pilna robota. A jeśli chodzi o pilną robotę, to Oktawia. Brakło sprzęgła, wpadło sprzęgło w podłogę, pedał. Później jak klient to podniósł do góry, to ten pedał był taki jak decha, twardy. Próbował gdzieś tam zjechać z drogi awaryjnie, odpalając na biegu. No i odruchowo wcisnął to sprzęgło takie twarde, wiecie, łupnął i coś pękło. No tam pompa, koło pompy jest coś zalane. Zaraz sobie sprawdzę, dolejemy płynu, skąd się leje, ale pytanie, czemu się to zablokowało, czyżby pękł ten rozpierak, zabierak, czy tam jak to się zwie, ten z wieloklinem w tej skrzyni. Zaraz się dobierzemy do tego i sobie sprawdzę. No i nie pomyliłem się. Jest pęknięta pompa sprzęgła. To z racji dużego ciśnienia. Zobaczcie. Włączę jeszcze światło tu. I zobaczycie, jak to fajnie fuka. Widać, widać, dobra. Tylko teraz czemu? Co się zablokowało? Sprzęgło było jakiś czas temu robione. Sam to robiłem, ale to auto jeździ. Pokonuje duże dystanse codziennie, więc tutaj przebieg może być przez 3 lata, to może być powiedzmy 100 tysięcy, nie? Więc dobra, dobierzemy się do skrzyni, do tego dekielka tam, czy ten zabierak, rozpierak jest cały. Podejrzewałem, pękło, dźwignia opadła, postawiła opór, a sprzęgło, znaczy pompę sprzęgła właściciel załatwił na własne życzenie. Trudno, życie, nie? Dobra, zamawiamy i będziemy jutro montować. Tak zupełnie na zakończenie, bo zapomniałem zupełnie, chciałem z Wami sprawdzić, jak działa przetwornica. Kupiłem sobie coś takiego.
Trochę mi to inaczej wygląda niż na zdjęciu w internecie. No ale okej, być może to mnie zaskoczy, być może to jest jakby ukryta moc w środku mojego urządzenia, bo czytałem opisy tego urządzenia, czyli jakby komentarze od osób, które to już kupiły i było napisane kawał przetwornicy, więc no, kawał przetwornicy to dla mnie nie jest. No ale dobra, zapnę sobie, bo są dołączone takie grubsze kable z krokodylkami, podłączymy akumulator. Nie mam zbyt wielu wymagań, żeby nie było, bo ona nie kosztowała majątku, więc ja tu sobie zdaję sprawę, że jeśli by to był sprzęt za 1000 zł i czy tam więcej, i no to by był problem. Natomiast kosztowało to tam, zresztą nieważne, no nie było drogie. Tak czy owak jest jedno kryterium, ma napędzać takie urządzenie, czyli suszarkę do włosów. No i z tym zamiarem to kupiłem. Dobra, to podpinam kable i zobaczymy, czy to wystartuje. Dobra, podpięte mamy wszystko. Mamy power on. Mamy suszarkę do włosów. No i to z grubej rury lecimy. Jest na dwójkę. Jest cieplutko, powietrze. No dobra, grzałka ciągnie, suszarkę ciągnie. Akumulator jest nieboszczyk, więc tutaj napięcie na pewno będzie spadać szybko, ale kryterium swoje spełnia. Niby suszarka ma 1200 W, więc... No ale okej, działa, działa. Kryterium jest spełnione. Jeśli nie pójdzie z dymem po pierwszym wysuszeniu głowy, no to już będzie pełny sukces. A co się zaś tyczy renówki, no to wszystko wydaje być się w porządku. Natomiast no, ten układ chłodzenia, jego czyszczenie, płukanie, no to taki proces długotrwały może nie, ale no nie da się tego zrobić w 5 minut, także to raczej już poza kamerą, ale wydaje być się wszystko w porządku. Działa, skręca, hamuje. Na razie trzymajcie się.